Nowy mega mocny skin właśnie trafił do Fortnite, a ci pokażę cały sklep, bo jest naprawdę mega mocny i musisz to zobaczyć. Ale na początek łapka w górę, subik, wbijamy 100 tysięcy subów, a live odcinki są na kanale YouTube i Twitch, także wbijajcie. I koniecznie wbijaj do sklepu, wpisać kod SAYCOUNSER w sklepie oraz wziąć udział w konkursie. Sub na YouTubie, follow na Instagramie i komentarz pod filmem, który masz w opisie i wygrywasz paysafe card. A my lecimy z matem. Pierwsze co, pojawił się już ten pakiet, o którym wam mówiłem. Jest on dzisiaj już do zdobycia za 63 zł. Kolejne rzeczy, oczywiście wszystkie skiny królików, czyli wszystko na Wielkanoc dalej zostało. I zostanie to z nami jeszcze kilka dni, także nie śpieszcie się, ale i tak warto rzeczy kupić, bo są zarąbiste, mam oczywiście skin sąsiada i wszystkie. I co ciekawe, seria muzycznych ikonek niestety się nie zmieniła, dalej mamy te wszystkie ikonki i możliwe, że będą one już niedługo znikały, przynajmniej niektóre zakładki, bo z tego co HyperMonkey informował, dokładnie ta zakładka, widziałamy triumfalnie, poskarż sobie, czy Pump Me Up powinna zniknąć i mieć zastąpiona inną całkowicie zakładką z serii ikon muzycznych, o czym w sumie mówiłem wczoraj na materiale. Wu-Tang Clan dalej został jeszcze LeBron James i tutaj mamy już nowe skiny dzienne, mamy Brzygozele, który wygląda następująco, spoko skin za 1200 fałdolców, za 800 Trinity z oddziału, mega spoko skin z dwoma stylami, giga plecam, wygramy kiedyś w turnieju, do tego mamy taki właśnie oto kilofek, takie oto malowanie, całkiem ładne za 500, no i mamy jeszcze muzyczkę, to był sen. I jedna z fajniejszych emotek w Fortnite, czyli Bangra Boogie, którą musi mieć, bez ta emotka, trzeba jakieś giga rzadka. Udało się mu zdobyć tylko z kodzików, do tego mamy cały zestaw golfistów, który nie jest jakimś wybitnym zestawem, mi osobiście się nie podoba, ale akurat mamy fajny plecak i do tego jeszcze kilo. Wyżej znajdziemy kolejne rzeczy i mamy oczywiście Drobli, czyli wczorajszy nowy skinek, do tego mamy Ciemielce za 2000 fałdolców, giga drogi skin w dwóch stylach, niebieski i czerwony, całkiem fajny, no ale jednak drogi skinek. No i tego mamy jeszcze oczywiście kilofek, mamy jeszcze malowanie do niego, które wygląda naprawdę spoko i macie z kodem SAYCOUNSER sobie kupić. I do tego jeszcze królową lodów w kilku stylach, która ma 4 style i po zrobieniu questów wam się wszystkie odblokują, naprawdę mocny skinek. Ale do tego mamy również nowego skina, z którego wam zaraz pokażę, do tego mamy jeszcze Castora, którym kiedyś dużo grał Izak i to aż w 4 stylach, także jest w czym wybierać, naprawdę też mocny skinek. Do tego mamy oczywiście panią Magiczkę, która też ma dokładnie 4 style. Dalej mamy Różkę, która wygląda całkiem spoko i osobiście ją mam. Wygląda zarąbiście w dwóch stylach, polecam sobie ją kupić. Dlatego mega ładna lotnia, który jest gigaczadem totalnym, warto sobie ogarnąć. No i mamy Eterię, czyli jeden z moich ulubionych skinów, który jest turbo ładny. Jest to skin stworzony przez gracza, wyglądający tak. No i oczywiście jeszcze do tego kilofek do tego, ale również mamy nowy skin, który dzisiaj wszedł do Fortnite'a, o którym wam mówiłem. Jest to festiwalowa falbanka. No i wygląda to następująco, jest to skin mega podobny do akurat koronki. Jeśli ktoś lubi ten skin, ten vibe, no to oczywiście macie drugą wersję. Za 800 mega się opłaca kupić, jeśli lubicie takiego skina, bo jest on naprawdę tani, a wygląda dosyć ciekawie. Dajcie znać w komentarzach, czy kupujecie, ale to nie wszystko, bo cały zestaw Dynamo również i mamy w Fortnite, także jeśli jesteś spoconym graczem, no to masz jednak sobie co kupić, także kupujcie, wbijajcie do sklepu i wyjaśnię na poprzednie materiały, gdzie mówiłem o serii ikon i koniecznie wpiszcie kod SAYCOUNSER. Dzięki, trzymajcie się, siema!